Witam wszystkich. Dzisiaj kilka słów o historii kalendarza juliańskiego. Kalendarz juliański został wprowadzony w 1945 roku przed naszą erą. Został stworzony na polecenie Juliusza Cezara, ponieważ do tej pory istniejący kalendarz, który stosowano w Rzymie, no niestety nie sprawdzał się. Kalendarz juliański został stworzony przez greckiego astronoma Sosygenesa. W Europie był używany do roku 1582 aż do czasu wprowadzenia kalendarza gregoriańskiego. Oczywiście nie w całej Europie, bo w niektórych regionach był stosowany o wiele dłużej. W Rosji kalendarz juliański był stosowany w latach 1700-1918. Został on wprowadzony, ponieważ tak jak wspomniałem, istniejący używany kalendarz księżycowy ten księżycowy kalendarz rzymski się nie sprawdzał. Rok 46 przed naszą, naszą erą miał 445 dni, a grudzień wypadał we wrześniu. Było to spowodowane tym, że no po prostu ten kalendarz księżycowy musiał być co jakiś czas. Te dni, których nie uwzględniał, musiały być wprowadzane, dodawane, no żeby w ogóle te. Miesiące jako tako, można powiedzieć brzydko, odpowiadały temu, co panuje na zewnątrz. Kalendarz juliański ustalił rok na 365 dni i dzień przestępny co 4 lata. Choć na początku nie wiadomo, czy to była pomyłka, czy to był zamierzony błąd jakiegoś kapłana, robiono lata przestępne co 3 lata. Dlatego od 9 roku przed naszą erą przez 12 lat nie było dodawanych tych przestępnych dni. Kalendarz ten jednak spóźnia się o jeden dzień na 128 lat w stosunku do kalendarza słonecznego. No wydaje nam się, że jeden dzień na 128 lat to niewiele, ale jednak i dlatego właśnie w 1582 roku został wprowadzony kalendarz gregoriański, który spóźnia się po zmianach, po reformie tego kalendarza juliańskiego spóźnia się o jeden dzień co 3322 lata. Ta zmiana, jaka została wprowadzona w kalendarzu gregoriańskim, polega na tym, że lata podzielne przez 100, ale nie podzielne przez 400, nie są latami przestępnymi. Rok 1700, 1800, 1900 nie są latami przestępnymi, ale 1600 i 2000 są latami przestępnymi. Dzielą się przez 100 i przez 400. I właśnie taka niewielka zmiana umożliwiła to, że ten jeden dzień nie ma tego spóźniania. No, i pomiję to jeszcze 10 lat dziennych, w tym 1582 roku przeskoczono z 4 na 14 października. No ale to tyle. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, opublikuj poleć, pokaż znajomym, podziel się tym materiałem, żyć na swoje media społecznościowe. Do usłyszenia ponownie.